Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 26 odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, ostatnio ogarnialiśmy tutaj zlecenie na Crane'a w Ateris, czyli w kraterze u Banitów, a teraz najpierw pójdziemy odstawić Draba na miejsce. Nie potrzebuję cię, już zaczekaj w Bastionie i pójdziemy sobie po Zouzę. Bo myślę, że ona będzie dużo lepszą towarzyszką. Matko, tylko żebym się znowu nie gubiła w tym wszystkim. I potem pójdziemy sobie do Zarika i razem z nim udamy się do kleryków, bo to jest jedyne miejsce, gdzie jeszcze nas nie było. Gdzie jest mój bastion? Tu jesteś. To tak, zabieramy Zouzę na rozpierduchę. Tylko może bym sobie jeszcze tą handlarkę odznaczyła tam, w tym kraterze. Dobra. Zouza. Gdzie jest Zouza? Zouza jest chyba zawsze na dole. Cudownie. Nie wiem, kiedy będziemy się zajmować galą jeszcze dyplomatyczną i tak dalej, ale najpierw chciałabym odkryć wszystkie obozy. Z tym, że no Zouza jest naprawdę fajnym towarzyszem. Gorzej, że nie widzę ani jednego aktualnie swojego towarzysza. Tam jest Zouza. Chodź tu, koleżanko. Mam okularki? Mam. Mogło pójść lepiej. Nawet mi nie gadaj. Powinnam była urwać mu jaja. A co z dyplomatycznym podejściem? Przykro mi, ale mało mnie to obchodzi. Zasłużył sobie. Niemiłosiernie mnie wkurwiał. Zastanów się, czy nie chcesz przemyśleć tego planu. Nie zachowuj się jak baba, co? Wiem, co robię. Skoro tak twierdzisz, jak przedstawia się zatem kolejny krok? Poinformuję cię, kiedy zajdzie taka potrzeba, dupku żołędny. Aktualnie mam ochotę potrenować trochę z bronią. Odezwij się, gdy będziesz gotowa. Nie omieszkam. Chodź ze mną. Jasne. Idziemy robić rozpierducha teraz. Będzie interesująco. Depozytorium. Obyś nie próbował mnie przekonać, że ci się tu podoba. Coś cię gryzie? Nie. Oprócz tego, że odmarza mi dupa, to jest cudownie. Będzie ci lepiej, jak się poruszasz. Albo jak zamkniesz jebaną mordę. Uwielbiam ją po prostu. Dobra, Zarik. Gotowy? Dobra, widzę, że możemy jeszcze z nim porozmawiać. Powiesz mi teraz, dlaczego zamierzałeś mnie wrobić przy Irisie? Miałem swoje powody. Jakie? Słuchaj, jedyne co nas łączy, to ta misja. Nic więcej. Jeśli ci nie zaufam, to nasza współpraca staje się bezwartościowa. Po prostu cię nie trawię. Rozumiesz? Coś jeszcze? I powinienem od tak się z tym pogodzić? Twój wybór. Odebrałeś mi radość z naszego zwycięstwa. Mogliśmy zostać panami świata. Zamiast tego każdy, kto był mi bliski, gnije teraz w ziemi. Dla mnie to wystarczający dowód, by nazwać tę twoją nadzwyczajną skuteczność kompletną bzdurą. Czego chciałeś od zbieraczy? Odpowiedzi. Czy mieli coś wspólnego z atakiem? Nie zaprzątaj tym sobie swojej pustej główki. Załatwmy to jak najszybciej. Dobra, w takim razie spierdalajmy stąd. Co planujesz? Wkrótce się dowiesz. Tego czasu słuchaj moich rozkazów i siedź cicho. No dobrze, mam nadzieję, że nie biegniesz tam, gdzie my... Biegniesz tam, gdzie myślę. Ostatnio powiem wam, że mieliśmy szczęście, bo nie trafiliśmy na pewnego przeciwnika, a on tutaj się powinien teraz kręcić chyba. Jak ci się czujesz z orkonami? Łatwo. Bez ściem. Bez wszechobecnego pierdolenia. Ludzie mówią to, co myślą. Zawsze wprost. Wszyscy wiedzą, kim są i czym powinni się zajmować. O matko, ale... Dobra, miałam powiedzieć, ale zaraz dostanę i dostałam.
Zdecydowanie za szybko. To co? Może ja się po prostu nie będę zatrzymywać? Tylko pobiegniemy? Chociaż tutaj są jakieś towary. Wiesz, że depczemy po klamotach trupów. Fajnie, co nie? Jak ci się żyło z Morkonami? Łatwo. Bez ściemy. Bez wszechobecnego pierdolenia. Ludzie mówią to, co myślą. Ej, teraz tam jest Skeks. Wszyscy wiedzą, kim są i czym powinni się zajmować. Młody sz... Co się stało? Ta, Skeks, to jest ten, szlamopluj, czy jak... Biegnij, chłopie! Nie. Masz centrum operacyjne kleryków? Nie. Kiepsko. A co? Próbuję coś ustalić i twoje durne pytania mi w tym nie pomagają. No dalej, ruchy! Biegnij, chłopie. Nie, nie lej się z tym. Okej, dobra, lej się z tym. Sprawa jest prosta dosyć. Okej, nieważne. Niepotrzebnie się martwiłam. To był karton papierosów? Widzieliście, jakie to było wielkie? Ciekawe. Chodzę po terenach, po których... O! Niby nie chciałabym chodzić, ale... Mamy teleporter. Tutaj jest takim plusem chyba w jedynce, że przeciwnicy są w miarę dostosowani do naszego poziomu. W miarę. Młody, śnieżny wilk. Ostatnio mnie chyba zmroził. O, skóra była z niego. Cudownie. Tu jakaś roślinka wezmę sobie. Przejdziemy dookoła zboczem góry. Droga na przełaj byłaby zbyt niebezpieczna. Skoro tak twierdzisz. Chodźmy dalej. Tylko cicho. Nie musisz tupać jak jakiś szaka. Trzymaj się blisko mnie i wypatruj wszelkich ruchów. Wolę ustrzec się niespodzianek. I wzajemnie, gościu. Ja też bym nie chciała wejść na jakiegoś... Kurde, nie wiem, dinozaura czy coś. No aktualnie to widzę, że jest w miarę... bezpiecznie. Dlaczego stajemy? Mam złe przeczucie. Musimy wybadać okolice. Pójdę przodem. Ty ruszysz za mną w pewnej odległości. I nie wychylaj się. Okej. Okay. Cudownie. Ej, no nie dostałam expa. Co za bzdura. Idź ciszej. Troll hałasuje mniej niż ty. O co tym razem chodzi? Przed nami jest dwóch kleryków. Wyglądają na martwych. Widzę jedynie kilka zwierząt. Nim podejdziemy do ciał, trzeba pozbyć się tych kryształowych szczurów. Nie ma sprawy. Pójdę przodem. No ej, totalnie ci odwaliło? Ale o co ci, babo, chodzi? No przecież po prostu trzeba je zabić, no co ja... Co za głupota. Głodny szczurokieł. Ja nie rozumiem czasami reakcji NPC. Ach, życie jest trudne w tej grze. Ale okularki się przydają. Normalnie bym prawdopodobnie tego w ogóle nie zaczęła zbierać. Brakuje jednego ciała. Dlaczego tak sądzisz? Ta dwójka to zwiadowcy. Poruszają się trójkami. Co tu robili klerycy do jasnej cholery? Szukali zasobów. Coraz głębiej wdzieramy się w ich obszar, więc trudniej im o surowce. To był dla nas konieczny ruch.
konieczny? Niby czemu? Ignadon to miejsce ważne pod każdym względem strategicznym. Klerycy nigdy nie zdołaliby obronić tego regionu przed najeźdźcami. Naprawdę? Nie dali rady nam, jak więc chcieliby powstrzymać ich? Gdyby tak rozpatrzyć sprawę, to mają szczęście, że ich przepędziliśmy. Dobra, skupmy się na poszukiwaniach trzeciego zwiadowcy. Na co dokładnie liczysz? Że moje przeczucie okaże się trafne i przyczynił się do tego zupełnie nowy wróg. Pomożesz mi z tym tropem, czy czekasz na kolejną lekcję? Ty pierwszy. Nie tak szybko. Zabierz stąd wszystkie przydatne rzeczy. Napastników nie interesował ich ekwipunek. Możemy to wykorzystać. Zaraz wrócę. Kleryk nie żyje. Tutaj głodny szczurokieł. Cudownie. Właśnie, bo ja mam torby z eliksirem do otworzenia. Mogłabym to zrobić i te eliksiry wypić. Cudownie. Dobra, no. Gdzie moje kryształki? Nieźle. Nieźle. No i super. No to mamy chyba wszystko. Ruszajmy. Dobrze. W drogę. Atak nastąpił niedawno. Ślady wciąż są świeże. No to cudownie po prostu. Okaże się, że... nie wiem co. O, teleport. Pokuszę się. Lodowa przełęcz. W porządku. Muzyka się zrobiła taka dziwna, jakby mi ktoś atakował. Nie żyje. Tak, są. Musiał odnieść zbyt poważne obrażenia. Zetknąłeś się już z klerykami. Co doprowadziło ich do upadku? Po prostu mnie to ciekawi. Nic więcej. W sumie to nie wiem. Nie mam pojęcia. Były dowódca powinien wiedzieć wszystko na temat swoich wrogów. Nic więcej tu nie zdziałamy. Lepiej chodź. To zasadzka! Padnij! No bez... jajec. Ja pier... Nie, no to jest żart. Zarik, ty coś robisz w ogóle? Proszę cię. Że niebianidy na nas zrobiły zasadzkę. Czy za... Nie. Zołza, ja cię chłop... Dobra, nie, na szczęście chłop wstał. Dobra, ważne. Wykolejeniec? Ła! Ja pierdyle. A Zołza to coś robi w ogóle? Lejesz ty coś? Kogokolwiek? Może bym jemu pomogła. Może Zołzie pomogę. Okej, okay, ała, nie mam wytrzymałości. Weźmy się troszkę zregenerujmy. Jak ja zaczynam używać jetpacka, to wrogowie wariują. No okej, znowu nie trafiłam. Ała, no kurna! Jakim prawem dostałam? No nie wierzę w to po prostu. No ten niebianic się mnie uwalił, no. Ała, już czułam, jak obrywam. Dobra. 3 na 4, czyli został ten jeden tylko. Zarik? Czemu się zadanie zaliczyło, jak jeszcze mamy tu niebianidów? Chłopie, ty coś robisz w ogóle? Posługujesz się ciekawym stylem walki. Chyba nie wszystko zapomniałeś. Z twoich ust brzmi to jak prawdziwy komplement.
Stwierdzam fakt. Gdybyśmy nie pokonali najeźdźców, ich plan by się powiódł. Myślisz, że usiłowali wciągnąć nas w jakąś pułapkę? Naprawdę nie potrafisz połączyć faktów? Zasadzkę zastawiono na kleryków. Zaginięcie zwiadowców szybko wyjdzie na jaw. Ich tylna straż nie przetrwałaby potrzasku. Padliby jeden po drugim. My jednak stanowiliśmy nieznaną zmienną. Tylko dlatego ich pan spalił na panewce. Mimo to jak najszybciej oczyśćmy sobie dalszy szlak. Raz nas zlekceważyli. Nie popełnią więcej tego błędu. Karakis to niebezpieczny teren. Zdarzenie z nieznajomymi dobitnie tego dowodzi. Będzie czas na odpoczynek, jak dotrzemy do bazy kleryków. Póki co się nie zatrzymujmy. Poczekaj, stary, bo jeszcze bronie tutaj są. Ciała się co prawda... Nie no, zaznaczają się, ale na minimapie się jakby nie zaznaczają. To chyba stąd ta taka muzyka. Wyjaśnijmy coś sobie. Nie zaatakujemy kleryków, rozumiesz? Niezależnie od problemów, jakie się pojawią. Przede wszystkim zależy nam na tym, by ustalić pewne fakty. Po co mi o tym mówisz? Musimy się dowiedzieć, w jakim stopniu klerycy byli zaangażowani w zamach na nasz silos i jaki widzieli w tym cel. Z martwych niczego nie wyciągniemy. Jezus, co to jest? Coś tu lata gównianego i mi się nie podoba. O, takie stworki to ja mogę bić. Dajcie mi to. Cześć. Bardzo dobrze cię widzieć. O nie, znowu to był... Ja pierdyle. O kurde. Ale ja tak dużo zadałam obrażeń? Nie mogę bić, nie? Dobra, cudownie. Gdziebyś Zarik coś zrobił z tym gównem nade mną? No nie! Ja pierdyle. Tragedia. Co jeszcze mnie tu zaatakuje? To gówno jest najgorsze w świecie. Co jeszcze? Burzowy jaszczur. Ale co ciekawe, ja już nie mam, wiecie, czachy, nie? To zleci na dół. Paskudztwo. Nie mam broni palnej. Weźmy może ten łuk. Dobra, nie, bo mnie to będzie chciało lać. Dawaj, Zouza, wykończ to. Ja chyba tego nie dosięgnę. O Jezu, nie widzę nic. Chyba dobiłam. Jezus, co jeszcze tu spotkam? Co to jest? Krwawy pazur. Cudownie. A tam co jest? Czy to jest niebianit? Na szczęście mnie nie zauważył. Wow, w ogóle jak się tutaj teren zmienił, to kiedyś, wiecie, lawa tutaj płynęła normalnie chyba. Zdaje się, że ciągle dochodzi do kolejnych starć. Tam! Skalne smoki! Poradzimy sobie z nimi. Takiej reakcji się po tobie spodziewałem. Chodź za mną. Jasne, czemu nie, pewnie. O, Zouza się chyba cieszy, nie? Jezu, aż trzy są. To chyba była najgłupsza rzecz, którą mogłam zrobić. Dobra, ten drugi się... Dobra, gościu sobie radzi z nimi.
Dobra, to niech se radzi. Walnę to. O, cześć, Skeksie. Ała, no! Cholera! Lepiej by było bić skalnego smoka. A, bo ja nie mam życia. Mam bardzo mało życia. Jax! Nie, proszę cię, Jax. Ja już widziałam, jak umieram przed swoimi oczami. Chodź, Zarik. No. Wolę walczyć z nimi niż z tą fioletową hordą. Ich ataki są przewidywalne, co czyni z nich łatwiejszych przeciwników. To problem z ich instynktem. No i skalne smoki padły. Owszem, wciąż czuję jednak coś na kształt niedosytu. Za wolno się z nimi rozprawiłem? Naszym zadaniem jest uporać się z wielkimi problemami. Mimo to wciąż potykamy się o te drobne. Muszę zoptymalizować naszą drogę. Na szczęście znalazłem alternatywę, która przyspieszy nasze postępy. To znaczy jaką? Zobaczysz. A teraz chodźmy. A weź, gościu, chwilę poczekaj, bo tutaj było właśnie złoże Eleksu, widzę, że jest. Poczekaj moment, poczekaj. Kurde, ładnie wyglądały te złoża w jedynce. Wiecie? Tu wyglądają tak biednie. A tam to faktycznie, wiecie, kryształy, wszystko. Dużo ładniej, dużo lepiej. Widzę, że pusta droga. Niczego tutaj kompletnie nie ma. Jesteśmy coraz bliżej celu. Przedstawię ci mój alternatywny plan. Przejdziemy przez górę. Ta trasa powinna być wolna od zagrożeń. Tak przynajmniej było ostatnim razem. Chodzi ci o skrót? O ubezpieczenie na życie. W głębi góry ominiemy część niebezpieczeństw. W drogę. Trzymajmy się blisko siebie. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Cudownie, poczekaj, tylko roślinkę sobie zbiorę. Czarny lotos. O, tutaj coś jest. Chyba warto podejść i pozbierać, jeszcze zanim pójdziemy dalej. W sumie nawet nie ma tutaj przeciwników za bardzo. Jezu, nie chciałam spać. Jax, wstawaj z tego. Nie śpimy teraz. Może w dzisiejszym odcinku w ogóle dotrzemy do tych klery... Co to jest? Się pytam. Dobra, coś jeszcze tutaj jest ciekawego do wzięcia? Chyba niekoniecznie. Cudownie. Ruszajmy. Manorośl. Och, natura. Gdy jej na to pozwolić, pleni się jak wirus. Tylko ogień może pomóc. Chcesz zapalić? Nie, wolę posłuchać i czegoś się nauczyć. Dobra. Co teraz? Idź dalej. Okej. Okay. W ogóle fajnie, że przechodzimy przez jakiś tunel. Takie miejsca często stają się drogą przejazdową dla prymitywnych środków transportu. Na szczęście albowie nie muszą korzystać z archaicznych ludzkich tworów. Zdajesz sobie sprawę, że idziemy pieszo? Wolałbym korzystać z oblatywacza. Niestety okoliczności na to nie pozwalają. Uważaj, ktoś tu idzie. Szykuj się. Co się dzieje tutaj? Co tutaj robisz? Ty się tym zajmij. Moje doświadczenia z ludźmi są ograniczone. Hej, zadałam ci pytanie. Kim jesteś i skąd pochodzisz? Coś ty za jedna. Weronika, a teraz odpowiedz mi na pytanie. Nie twoja sprawa. Czyżby? Człowiek i Alb. Niecodzienny widok. Bas chętnie was przyjmie. Nie szukamy nowych znajomości. Niezbyt praktyczny z ciebie facet, co? W
Wpadliście na grupę wędrownych handlarzy. To miejsce służy nam za centrum operacyjne. Zazwyczaj rozstawiamy kram przy drodze. Jednak skoro mamy gości, możemy pozwolić im zaopatrzyć się w sprzęt tutaj. Bez obaw, my nie patrzymy krzywo na nikogo. Nawet na albów. Akceptujemy każdego. Przekaż to swojemu towarzyszowi i chodź za mną. Czy możemy jej zaufać? Zaraz się przekonamy. Dobrze, nie będę się wychylał. Ty pierwszy. Wow, teraz ja Zalika prowadzę. Co się tak ociągacie? Jesteście tu pierwszymi gośćmi. Mamy dość brudno, ale co tam. Skąd się wzięliście? Większość z nas należała do starego gangu Baxtera, ale kiedy zaczął działać zgodnie z prawem i bawić się w burmistrza krateru, odeszliśmy. Nie zamierzaliśmy stać się częścią jego utopijnego śmietniska w kraterze, dlatego osiedliliśmy się tutaj. Kto powiedział wam o tym miejscu? Znaleźliśmy informacje na papierze ze Starego Świata. Sporo to trwało, zanim rozgryźliśmy, co nam się trafiło. Później wszystko potoczyło się błyskawicznie. Spakowaliśmy się i ruszyliśmy w drogę. I tyle. To cudownie. Witamy w naszych skromnych progach. Baz jest tam. Pomów z nim. O, dobra. Idziemy. Chyba nieco zabłądziliście, przyjaciele. Miło was poznać. Mówcie mi, Baz. Prowadzę tu przystań dla zbłąkanych dusz. Ha. Co możemy dla was zrobić? Opowiedz mi o was. Większość szczegółów przedstawiła ci pewnie Weronika, więc będę się streszczał. Jesteśmy grupą wyrzutków, uchodźców i przesiedleńców. Najemnikami, którzy znaleźli tu schronienie. Pozwól, że spytam ponownie. Czego od nas chcecie? Nic. Chcemy tylko przejść. Nie nazwałbym tego niczym. To nie byle jaka sprawa. Bezpieczeństwo na drodze swoje kosztuje. I to nie mało. Pytanie, czy cię na nie stać? Ile bierzecie? Zawrzyjmy umowę. Twój milczący koleżka posiada coś, co całkiem by mi się przydało. Jeśli zgodzi się oddać swój pancerz, przepuszczę was. To korzystna propozycja. Radzę, byście ją przyjęli, bo w inny sposób się stąd nie wydostaniecie. Ha, przynajmniej nie o własnych siłach. To nie my utknęliśmy tu z wami, tylko wy z nami. Próbujesz mnie przestraszyć, Ofermo? Nie dam się nabrać. Zakład? Czy ja wyglądam na głupca? Bo ty nie. Dlatego zrozum. Prowadzę interes i powinienem dbać o reputację. No dobra, niech stracę. Przystanę na zawartość waszych kieszeni. Jak widzę, są pełne kryształków. Złóż mi ofertę nie do odrzucenia, a pozwolę wam przejść. Zastanów się, czy naprawdę warto umierać dla paru kryształków. No nie oddam mu tego. Żadni z was kupcy, tylko zasrani łupieżcy. Kupcy, łupieżcy, to wyłącznie słowa. Uważam się zwyczajnie za człowieka interesu. Krótka piłka. Albo twój kumpel przekaże nam zbroję, albo obydwaj przypłacicie to życie. A co powiesz na darmowy wpierdol? Ty durniu, potnę cię na kawałki i wypcham nimi twoją pyskatą jadaczkę. Pieprzony robal! Dobra. Ale jadka się tu robi. Dobra, wycofajmy się troszeczkę. Oni wszyscy mają całkiem dobrą wytrzymałość.
Ale co mnie to obchodzi? Dobra, wejdę tam, pomogę. Wow, wow, wow. Dobra, weźmy, polatajmy trochę. Laska. Cudownie. Trochę szkoda, że Zarika nie mam tak jakoby w drużynie. Dawaj. Przeklęci ludzie. Wiecznie im mało. Bez przywódcy wkrótce przepadną. Nic tu po nas. Chodźmy. Włóczęga nie żyje. Wielki topór uszkodzony. Papier. Ja zanim pójdę dalej, to jeszcze bym się tutaj, wiadomo, rozejrzała, bo mieliśmy tu parę przedmiotów do zebrania. Ławka. Na ławce to może siadać nie chcę. Coś tu jeszcze leży. Mikroskop. Zarik, będziesz musiał chwilę poczekać, wiesz, chłopie? Bo ja bym się poszła cofnąć tutaj po rzeczy. A wy? Okej, też się będziecie lać ze mną. W porządku. Okej, dostałam trochę. Cudownie. Dawaj, Zouza. Dawaj, dołóż mu. No. Dobra, Zouza, widzę, że się czuje chyba całkiem nieźle. Była tu jeszcze jakaś laska też, na pewno. Weź, chowaj, gościu, tą strzelbę. Mnie denerwujesz. Może bym się wyleczyła. Dawaj. No, Zouza. Cudownie. Kto się z kim leje? Okej, Zouza się leje z tym chłopem. Cudownie. No. Dobra, polatam troszeczkę, tylko że ona wyciągnie broń. Dawaj. No. Dawaj. Pięknie. Ach, ale że ja jestem wredna, prawda? Ale nie odpuszczę, tutaj jest tyle rzeczy, że warto się chyba będzie cofnąć. Tutaj jest chyba przeszukane. Doniczka. Części rzeczy nie podświetlają okulary, z tego co widzę. Kiedyś robiły to lepiej. Ale to nie ma problemu. Tu na górze jeszcze też coś jest. Na dole trochę toreb eleksitu. Surowe mięso szczura. Cudownie. O! Mamy paliwo. To też bardzo dobrze. No i eleksit. Pięknie. Jestem, powiem wam, zadowolona z tego. Wiadomość łupieżcy. Bardzo ważne. Myśmy są takie mądre. Najpierw okradaliśmy tych głupich kleryków w nocy, a potem włożyliśmy, żeśmy wszystko do sejfu przy drugim wyjściu. No i nie musieliśmy nieść wszystkiego przez calutki tunel. 1, 2, 3, 4 kod. Tu szukamy sejfu. No, kod jest banalny, ale to po drugiej stronie tunelu ma być, tak? Jeszcze się tu przejdę, ale tutaj już nic nie było. No, tu już byliśmy. Czyli tak, szukamy sejfu.
Ciekawe, czy będą jeszcze dalej gdzieś jacyś łupieżcy, włóczędzy. Okaże się. Dawaj, Zarik. Możemy iść. Tu jeszcze są rzeczy na dole. Jakiś złom, lampa. Idzie na sprzedaż. Nie wiem, gdzie ten safe, ale mam nadzieję, że go znajdę i go nie przegapię. Szkoda, że safe'ów mi nie podświetla. To by się też przydało. Ruda żelaza. Chciałabym widzieć safe. O, witam, ktoś nas leje. Cześć. Dobra, leje się z nim Zarik, więc... Albo i nie. Zarik, z kim ty się lejesz? Bo ja dostałam. Weź to gościu schowaj. O, było zadanie. To jest zadanie dla kleryków w ogóle. Cudownie. No to jak widać się opłacało i sporo tutaj jest kosztowności wszystkiego. Oj, drugie paliwo. Idealnie. Tylko sejfu nie widziałam. A miał być niby po drugiej stronie tunelu. Może uda się jeszcze go gdzieś... Jax, nie siadaj na ławce, chłopie. Chciałam tę kasę wziąć. Pieniądze, dziękuję. Oczywiście pieniądze ze Starego Świata, nie żeby coś. Ale już jesteśmy chyba na końcu tunelu, a ja chyba ominęłam safe. Nie, nie ominęłam. 1, 2, 3, 4... wyrzutnia rakiet, księżycowe ziele, mięso z puszki i Alex. Ktoś mnie leje. Kto mnie bije? O! Skalny smok w takim miejscu? Chyba przez ścianę tu wlazł. Bo jakim cudem? Dobra, wyszliśmy z tunelu. Niemożliwe. Wow, no. Świeże powietrze. W końcu. Przypomnij mi, bym przez jakiś czas darował sobie ten skrót. Postaram się. Klerycy są blisko, ale najpierw coś sobie wyjaśnijmy. Dlaczego stanąłeś po mojej stronie? Przecież nie chodziło o twoją zbroję. Na twoim miejscu przystałbym na żądania łupieżców. Z łupieżcami się nie dyskutuje. Prawda. Nic dodać, nic ująć. Skupmy się ponownie na naszej misji. Jesteśmy niedaleko. Serio. Super. Cały dzień chodzimy z Zarikiem, nie? To mnie trochę rozbraja. Znaczy cały dzień, cały odcinek. W sumie dzień też, bo już jest noc. Przy tej chacie nic nie ma? Kryształ znalazłam. I karton papierosów. Te kartony tych papierosów są ogromne. Gdzie my jesteśmy na O Boże. Od berserków trzeba by było tu iść. Co mnie bije? Młody raptor. One potrafią mimo wszystko uderzyć mnie dosyć solidnie. Chciałabym móc trafić w tego raptora.
Przeciwnicy się bagują w momencie, gdy... O matko! Jezus. Jax! No kurde! Czemu Zouza nic nie robi? Ktoś mi to wytłumaczy? Nie lubię bardzo raptorów. Dobra, Bigo. Pięknie, nowy poziom, o to chodziło. Cudownie. Idziemy. Tyle było dzisiaj klepania, że w sumie to ja się nie dziwię. No i chyba nareszcie żeśmy doszli. Dotarliśmy. Baza kleryków jest przed nami. Tutaj się rozstaniemy. Jak teraz do tego podejdziemy? Klerycy najpewniej nie wpuszczą mnie do swojej siedziby. Dlatego ty przejmujesz pałeczkę. Posłuchaj. W stroju kleryka należącym do Skibora znalazłem identyfikator. Pokaż go strażnikowi przy bramie. To punkt kontrolny. Z pewnością zdołają coś z tym zrobić. Zachowuj się adekwatnie do ich reakcji. Pamiętaj, musimy ustalić, czy Skibor był odpowiedzialny za atak na Silos razem z klerykami. A co ty będziesz robił w tym czasie? Zaczekam, aż wdasz się w rozmowę ze strażnikiem i prześliznę się niezauważenie. Jeśli tobie się nie uda, ja postaram się coś wskórać. Nie zapomnij tylko o jednym. Za żadne skarby nie pozwól, by klerycy dowiedzieli się, z czyjego rozkazu tu jesteś. Jeśli cię zdemaskują, naszą misję szlak trafi i trop się urwie. Coś jeszcze. Informacje o śmierci tych zwiadowców zachowaj dla siebie. Napomknij o tym tylko wtedy, jeśli będzie tego wymagać sytuacja. Dochodzenie u kleryków. A jakiś teleporter tutaj gdzieś jest? Coś takiego? Chyba na zewnątrz jest tam, w rogu. Tak, mamy teleport. To miejsce też powinniśmy znać z jedynki. Był tutaj mały obóz kleryków. Moi drodzy, zakończymy sobie w tym miejscu odcinek. Dzisiaj dużo czasu nam zeszło. Cały odcinek szliśmy w sumie z Zarikiem. Ale myślę, że się opłacało. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Jeżeli wam się podobało, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!